występują. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida. Kiedy będziesz moja, odcinek 106. Me comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sálvame ahora. Abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Jutro spotykamy się o 7:00, a potem ruszamy w drogę. Śniadanie będzie o 8:30. Spotkamy się z producentami kawy Pacifico, potem pojedziemy na lotnisko. W południe będziemy już w Haciendzie Casablanca. Życzę dobrej nocy. Dobranoc. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Arigato. Bonsoir. Chcę tylko coś wyjaśnić. O ile dobrze zrozumiałem, chce pani wejść do naszej haciendy. Przykro mi, ale nie mogę do tego dopuścić. To niemożliwe. Za kogo pan się uważa? Mam zgodę właściciela haciendy. Jeśli pan chce, proszę się jemu poskarżyć. Jeśli Elena nie wejdzie jutro do haciendy, ja również. Będę musiał odwołać całą wycieczkę. To już pańska decyzja. Niewiele stracimy. Kawa Diego to nic nadzwyczajnego. Nie potrafi pan uszanować pracy nawet własnego kuzyna? Wiem, że działa pan w dobrej wierze. Ale nie zna pan przeszłości tej kobiety. Wystarczy mi to, co o niej wiem. Proszę szanować i przestać dręczyć, bo usunę pana z naszej wycieczki. Przykro mi. Żal mi pana. Dobrej nocy. Kolejny, który wpadł w jej sieć. Paloma, tranquila. Spokojnie, nie warto. Mam ochotę go zabić. Wiem, ale nie można. Usiądźmy. Jakby to wyglądało, gdybyśmy wrócili bez jednego gościa. I tylko dlatego, że asystentka szefa postanowiła własnoręcznie go wyeliminować, a Avellaneda by nam nie wybaczył. Rodzina Fabiana też. Mira, mejor vamos al despacho. Chodźmy do gabinetu. Nie kładziesz jeszcze? Poczekam trochę i znów do niej zadzwonię, żeby zapytać, czy o mnie śni. Czekaj, bo chcę ci coś powiedzieć. Jesteś naprawdę szalony. Z miłości do Palomy. Kocham ją. Pani Berenice nie zasłużyła na to. Jeśli mąż jej nie kocha, powinien jej o tym powiedzieć, a nie krzyczeć na całą haciendę, że kocha Palomę. Nic nie mów. Nie wiesz, co ich łączy. Ale wiem, co czuje zdradzona kobieta. Pues sí, pero no lo mismo.
To nie to samo. Nie jesteś taka jak Berenice. Tym akurat jesteśmy takie same. Nie. Berenice nie zasłużyła na Diego. Pewnych rzeczy nie można nawet powiedzieć. Wiesz coś o niej? Dlatego tak mówisz? Nie. Ja nic nie wiem. Musisz coś wiedzieć, powiedz. Ay, Aurelio, ya deja de tomar. Przestań pić, to cię wykończy. Acabando, que no te das cuenta. Aurelio, ¿de verdad te vas a ir? ¿Naprawdę chcesz odejść? ¿Cómo vas a dejar todo lo que has hecho? Zostawisz pacjentę? Aquí está tu vida. Tutaj jest twoje życie. No, Leonor. Nie. Yo me tengo que ir. Muszę odejść. Es la verdad. Pero por qué? Dlaczego? Co zrobiłeś? Zdradziłem najbliższe mi osoby. Ciebie, Diego. I tak nie jestem tu potrzebny. Kiedy pani to spróbuje, zapomni o Fabianie. Nie sądzę. Wykorzystuje to, co o mnie wie, żeby mnie ośmieszyć przed panem i gośćmi. Zabronił mi wejść do haciendy, żeby mnie sprowokować. Coś knuje. Brazylijczycy przygotowują ten koktajl na karnawał. Po pierwszym mija smutek, po drugim... Wraca radość. A po trzecim? Nie słucha mnie pan. Słucham, ale nie chcę rozmawiać o Fabianie. Proszę przestać przejmować się nim. Nie potrafię. Chodzi o moją pracę. On mnie zniszczy. Proszę posłuchać. Paloma, usted tiene enemigos muy poderosos en este medio. On wykorzystuje pani strach. Jak taka inteligentna kobieta nie rozumie, że on chce panią zdenerwować, żeby sama pani odeszła? To jasne. Wiem, ale kiedy go widzę, mam ochotę przywalić mu przy wszystkich. Przed nami 3 dni. Jutro czeka panią najtrudniejszy dzień. To już za kilka godzin. Proszę obiecać, że będzie pani spokojna. Obiecuję. Już późno, a my musimy wcześniej wstać. Dobranoc. Paloma. Dígame. Feliz cumpleaños. Wszystkiego najlepszego. Gracias. Dziękuję. Jest pan drugą osobą, która składa mi dzisiaj życzenia. Sí, pero soy el primero. Ale pierwszą, która panią obejmie. Buenas noches. Dobranoc. Hasta mañana, Paloma. Do jutra.
Carajo, Mariano, eres imbécil. Mariano, jesteś idiotą. Es un verdadero imbécil, eh? Kretynem. ¿Qué te hubiera costado retenerla? Mogłeś się zatrzymać na 10 minut. 10 minutos de estar con ella. No sé, podías haberle ofrecido un café irlandés. Być z nią, zaoferować jej kawę po irlandzku, zaśpiewać 100 lat. Byliście sami. ¿Por qué eres tan idiota, eh? Idiota. Pues yo quería llevarte serenata, pero... Chciałbym ci podarować serenatę, ale jestem tak głupi, że tylko tyle udało mi się wymyślić. Tranquilo, tranquilo, a ver, la tienes a dos metros. Spokojnie, ona jest o dwa metry stąd, za tymi drzwiami. Ma urodziny, a wy jesteście nad morzem. Co mam zrobić? Zapukać, złożyć życzenia, wyrecytować wiersz? Jaki dowód na istnienie nasze może być, jeśli ciebie nie widzę, choć marzę o tym? Nie, to żałosne. Myśl idiotą. Zaproponuję jej koktajl Zambuca. Niech zobaczy ziarna kawy. W porządku. Mariano, pospiesz się, czas ucieka. Wejdę, złożę życzenia, dam koktajl i zaśpiewam 100 lat. La abrazo y la felicito. Ok. ¿Quién es? Kto tam? ¿Quién es? Kto to? Dije quién. Kto? Dobry wieczór. Dzwonię z pokoju 220. Słyszę dziwne hałasy pod drzwiami. Ktoś puka do drzwi i nie odzywa się. To na pewno głupi dowcip. Nie chcę żadnych awantur. Mogę zmienić pokój? Wszystko zajęte? Trudno. Proszę przysłać kogoś z ochrony. Może złapie dowcipnisia. Dziękuję. Dobry wieczór, jakiś problem? Słyszę dziwne hałasy i ktoś puka do drzwi. Robi to specjalnie. Postoję tu. Na pewno? Dziękuję. Może tu straszy? Nie. Co się stało? Ktoś mnie dręczy. Puka do drzwi i hałasuje. Domyślam się, kto to. Kto? Fabian. To kompletny idiota. Chce mnie przestraszyć. A może to ktoś inny? Zostanie pan tu? Tak, spokojnie. No! Imagínese. Teraz dzwoni. Na pewno pana widział i zmienił taktykę. Możemy się zamienić pokojami. Dobrze, mój wychodzi na ciemny ogród. To nie problem? Ale skąd? Na pewno? Dziękuję. Pójdę po rzeczy. Bar jest jeszcze otwarty? Tak. Dziękuję.
Dziecko będzie takie jak tatuś, wysokie i szczupłe. Zdradziłem go. Zdradziłem przyjaciela. Miguel, dlaczego mi to robisz? I to w domu babci. Niech śpi i marzy o tobie. Niepotrzebnie wszedłem do wanny w ubraniu. Zimno mi. Nie podobało ci się? Nie. Pues estaba pensando en hacerlo diario. A ja chciałam to powtórzyć. Mira, Berenice, yo no acepto irme contigo. Nie odejdę do ciebie. To niemożliwe. ¿Prefieres quedarte aquí hasta que te descubra? Może zostaniesz tu do rana? Jestem mężem Diany. Ya te lo dije una vez. La que tiene problem eres tú. To ty masz problem. Cuando tuvimos relaciones. Kiedyś byłem kawalerem. Yo estaba soltera. Pues seguimos teniendo relaciones. Ale nadal się spotykamy. ¿Cómo le llamas a esto? Yo le llamo secreto. Tajemnice. Y así podemos tak może zostać. Mucho, mucho tiempo. No, es que no puedes jugar conmigo y con Nie pozwolę ci drwić ze mnie i z Diany. No estoy jugando. To nie żarty. Diana es una inversión. Diana to inwestycja. Y tú eres la mujer que deseo. A ciebie kocham i pragnę. Nos tenemos que ir, Miguel. Powinniśmy wyjechać. Chcę być z tobą i z naszym dzieckiem. Naszym? Jesteś pewna, że to moje dziecko? Jak to? Uważaj. Nie powiedz tego przy mężu. Berenice. Berenice, Berenice, very nice. Very, very nice. Mira, además de que Aurelio es tu amigo, digo, pues. Aurelio jest twoim przyjacielem, a ja go potrzebuję w haciendzie. Tylko que puede controlar a. Tylko on radzi sobie z pracownikami. Y no creas que no. Me preocupa que se sienta despreciado. Martwię się o niego. Szkoda, że nie możemy się pozbyć Miguela. To okropny typ. Jak Diana mogła za niego wyjść? Miałeś swoją szansę. Żałuję tego do dzisiaj. A co z Matildą? Jutro poszukam Aurelia. Porozmawiaj z nim. No quiero que desatiendas el trabajo en la trilladora. Zajmij się kawą. Todo tiene que estar en orden para cuando llegue. Wszystko musi być gotowe w południe. Creo que es hora de llamar a Paloma. Czas zadzwonić do Palomy. Paloma. Sí, licenciado, ya casi termino, nada más. Już kończę pakowanie. Disculpe, ¿se puede? Można? Sí, claro, licenciado. Tak, otwarte. Gracias. Ya no me tardo nada, nada más. Zaraz skończę. I eso? Co to? Życzenia złożyłem, ale nie wznieśliśmy toastu. Trochę na to za późno. Gdybyśmy byli w Japonii, pora byłaby idealna. Brakuje ziarenek kawy. To moje. Llave, los granitos. Salud, dinero y amor. Zdrowie, pieniądze i miłość. Buenas noches, Hotel Manzanillo. Hotel Manzanillo. Buenas noches, señorita. Dobry wieczór. Chcę rozmawiać z panem Olivares z pokoju 220. Sí está, pero creo que es un poco tarde. Obawiam się, że już śpi.
No se preocupe. Ella está esperando mi llamada. Checa na mój telefon. Entonces permítame. Chwileczkę. Qué barbaridad. El granito del amor. Ziarenko miłości nie unosi się. Jako jedyne zostało na dole. A nie mówiła? Ten idiota? Teraz będzie dzwonił. Już ja mu powiem. Niech dzwoni. Powiem mu do słucha. Ja odbiorę. Czy to pokój panny Olivares? Tak, ale... Pan Mariano Sanz? Tak, ale wszystko wyjaśnię. Diego? Lo que pasa es que Paloma ya no está aquí. Palomy tu nie ma. Diego. No, que ya no estabas ahí. Podobno cię tam nie ma. Diego, cálmate, déjame explicarte. Uspokój się, wszystko wyjaśnię. Nie. Przecież nic złego nie robisz. Jest środek nocy i to normalne, że przyjmujesz szefa w pokoju. Ja to rozumiem. Poczekaj, dopuść mnie do słowa. Nie ma o czym mówić. Chciałem zapytać, czy za mną tęsknisz, ale widzę, że nie. Co się dzieje? Znów Sanz. Przeklęty Sanz. Jest w pokoju Palomy. Co tam robi? A jak myślisz? Nic nie powiedzieli? Na pewno można to jakoś wyjaśnić. Może sam dasz mi jakieś sensowne wytłumaczenie? W tym stanie w nic nie uwierzysz. Spokojnie. Musi nas wysłuchać. Chodzi mi o panią. Nie zna go pan. Nie wysłucha nas. Dlatego boję się pojechać do Haciendy. Jutro czeka nas ciężki dzień. Fabian będzie nas dręczył, a Diego będzie na nas wściekły. Paloma, perdón. Przepraszam, to moja wina. Nie. To nieporozumienie. A jeśli Diego odwoła wizytę, co powiem gościom? Nie wiem. Nic teraz nie wymyślę, jestem zmęczona. Spróbuję z nim pomówić. Nie, to moje zadanie. Jutro coś wymyślę. Proszę spróbować odpocząć. Pan też. Dobrej nocy i dziękuję. Está lista su llamada a la Ciudad de México. Gracias. Bueno. Sí, buenos días. Dzień dobry. Chcę rozmawiać z panną Danielą. Es de parte de su cuñada. Jej szwagierka. Sí, de su cuñada. Don. ¿Qué es? ¿Qué se ha tirado? Co on tu robi? Llegó en la madrugada. Wrócił nad ranem i pani Diana nie wpuściła go do sypialni. No le quedó otra que dormir en el sillón. Qué cosa. Por nada. Hola, estimada cuñadita. Moja ukochana szwagierka. Mam nadzieję, że to coś ważnego, bo o tej porze nie wolno mnie budzić. No, bueno, es que cuando me levantan estas horas de la mañana, aflora mi instinto asesino. ¿Qué? Co? Pues es que no me dio tiempo ni de explicarme. Nie pozwolił sobie nic wyjaśnić. A ver, espérate. Dímelo más despacio, por favor. Powiedz to jeszcze raz powoli. ¿Qué te sorprendió con el licenciado Sanz? Zaskoczył cię w pokoju z Sanzem? Te digo que todo fue un malentendido, ¿sí? To nieporozumienie. Zamieniliśmy się pokojami, bo Fabian mi dokuczał. No, bueno, y aparte es que tu explicación está de lo más barroca del mundo. Dziwne wyjaśnienie.
I ahora en la mañana no has intentado... Próbowałaś rozmawiać z Diegiem? ¿Con quién hablas hasta ahora, Daniela? Z kim rozmawiasz? Espérame tantito, por favor. Poczekaj. Con todo respeto, querida hermana... Nie twoja sprawa. ¿Qué te importa? Te oí hablando de Diego. Mówiłaś o Diego. Sí, estoy hablando con la Paloma y... Rozmawiam z Palomą i co? Mira, ¿ya viste a tu maridito? Widziałaś mężulka? Es que anoche llegó muy cansado. Wrócił zmęczony i zasnął na kanapie. Claro, pobrecito. Biedaczek. Imagino que se la pasó trabajando. Pewnie praca go tak zmęczyła. Felicidades, Diana, te casaste con una verdadera... Gratuluję męża. Miguel. 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 Oye, no cuelgues, me tengo que cambiar de teléfono. Nie rozłączaj się, zmienię telefon. Miguel, levántate. Miguel, wstań. Hola. ¿Quién es? Kto mówi? Oye, ¿qué te importa, Diana? Cuelga, por favor. Nie twoja sprawa, odłóż słuchawkę. Miguel. Miguel, te estoy hablando. Mówię do ciebie. Wstań i idź do sypialni. Además de llegar a la hora que se te da la gana. Nie trzeba było wracać nad ranem. Babcia nie może cię tu zobaczyć. Wstań. Chcę spać. Uderzyłeś mnie? Idioto, co z tobą? A co z tobą? Jeszcze pytasz? Po co krzyczysz? Wróciłeś o 5 nad ranem pijany. Zasnąłeś w salonie i teraz mnie uderzyłeś. Ja? Kiedy? Kobiety nie bije się nawet kwiatem. Co robiłeś w nocy? Byłeś z nią? Z kim? Nie udawaj. Masz kogoś w pacjencie. Przywiozłeś ją tutaj? Byłem na kolacji z eksporterami. Napiliśmy się. Nie kłam. Dlaczego masz mokre ubranie? Śniło mi się, że płynę gondolą po weneckim kanale. Kiedy wyszedłem z baru, padało. Nieprawda. Dobrze. Przegrałem zakład z pewnym Niemcem i musiałem wejść do fontanny pod restauracją. Me obligó a meterme en una de las fuentes del restaurante. No será más bien que la gata te metió en la regadera. A może wszedłeś pod prysznic z tą kobietą? Byłeś z nią? Pero mira nada más que cosas tan extrañas se te ocurren. O czym ty mówisz? Aunque no sería ninguna mala idea intentar. Chociaż pomysł nie jest zły. Wejdziesz ze mną pod prysznic? Puszczaj. Idź do sypialni, żeby babcia cię nie zobaczyła. Źle się czuję. Chyba się przeziębiłem. Niech mi przygotują rosół. Mam dość twoich bajeczek. Nie wierzę ci. Ale ja się źle czuję. Powinienem iść do lekarza. Pero a ver, cuéntame todo con más calma. Opowiedz wszystko na spokojnie. Ale nie śmiej się. Wiem, że trudno w to uwierzyć. Nie spałam przez to w nocy. Nie ufasz mi? Por supuesto que sí. Si no, no sería. Inaczej nie byłabyś moją szwagierką. Hombre, no te saques de onda y mejor. Lepiej mów, jak mam ci pomóc. ¿Cómo te ayudo? Mira, yo quisiera que hablaras con Diego, sí. Porozmawiaj z Diegiem. Mnie nie posłuchaj, będzie zły. Boję się, że przez to nieporozumienie odwoła wizytę gości. I sam na tym straci. Daniela, por favor, explícale las cosas, sí. No te preocupes.
Dobrze. Pracuj, a ja uspokuję tę bestię. Bueno. I por favor, dile, no, otra vez, que... Espérame tantito, están tocando, espérame. ¿Quién? Poczekaj, ktoś puka. Kto tam? Boj hotelowy. Ese botón, espérame. Adelante. Proszę. Te lo suplico, Daniela. Błagam, porozmawiaj z Diego. Nic mnie nie łączy z Mariano Sansem. Te prometo que voy a hablar con mi hermano. Obiecuję, że zaraz do niego zadzwonię. Pero también déjame decirte una cosa, Paloma. Los celos de Diego no son gratis. Ale Diego nie jest bezpodstawnie zazdrosny. Sans kocha się w tobie. Paloma. Paloma, ¿me estás oyendo? ¿Słuchasz mnie? Sí, tak. te escucho. Sí, bueno, te hablo, ¿no? Później zadzwonię. Dzięki. Paloma. Yo sé que le parecerá. Paloma, wiem, że to dziwne śniadanie. Sobre la mesa bo składa się z trzech niezwykłych rzeczy. Pierwsza to meksykańska orchidea, znana na całym świecie ze swojej urody. W pudełeczku jest druga rzecz. To złote ziarenko kawy. Jedyne na świecie z powodu niezwykłego wyglądu. Trzecia rzecz to kawa zaparzona z ziaren Etiopia Kata. Mówi się o niej, że jest jak piękna kobieta. Niewielu potrafi ją zrozumieć. To trzy wyjątkowe prezenty dla wyjątkowej kobiety. Mam nadzieję, że będzie pani smakować kawę i zrozumie pani, dlaczego bogowie zesłali nam ją. Para un despertar hermoso. Życzę pani dużo uśmiechu i szczęścia. Y para aliviar el espíritu. Espero que este día sea el mejor de su vida. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy dzień w pani życiu. Wszystkiego najlepszego, Mariano Sanz. Dormiste nada, verdad, Diego? Nie spałeś? I como crees que hubiera... Myślisz, że mogłem zasnąć? Supongo que... Pues, que quieres... Que te co zamierzasz? Vas a hacer, no? Zadzwonisz do niej? Vas a llamar? No. Nie. Ya no. Me rindo, Jeremy. Poddaję się. Que se quede con el niech zostanie z Sansem. Te voy a encargar que manejes el negocio de... Zajmij się kawą gourmet. Yo nada más quiero los resultados. Informuj mnie o wszystkim. Cómo van las cosas. Y por favor, trata de arreglarlo de Aurelia. I załatw sprawę Aurelia. Mucha pena, pero... Żal mi go, él anda mal, ale nie potrafię mu teraz pomóc. Y no vamos a solucionar nada. Le puedes pedir a Carlos que me lleve a la... Niech Carlos odwiezie mnie na lotnisko. ¿Y se puede saber a dónde vas, Diego? Dokąd jedziesz? A donde sea. Daleko. Don Diego, espérame. Proszę poczekać. Słucham. No más hablar tantito con usted. Chcę porozmawiać. Bueno, la verdad, yo... A raczej Aurelio. Aurelio, ven. Gracias, Leonor. Dziękuję. Pasó, Diego. Ya se te bajó la borrachera. Wytrzeźwiałeś? Más o menos. Tak sobie. Ni se te vaya a ocurrir pedir perdón porque te... Tylko mnie nie przepraszaj. Diego, es que... Necesito hablar... Muszę z tobą porozmawiać, to ważne. Traigo muchas cosas aquí adentro que... Que necesito saber. No, no. Mira, Aurelio, no me digas nada. Nic nie mów. Si supieras cómo ando yo. Ja czuję się gorzej od ciebie. Entonces qué? To jak będzie? Mira, ponte a trabajar. Zabiera się do pracy, później pogadamy. Tú eres mi amigo. Jesteś dla mnie jak brat. Tú y Aurelio. Crecimos juntos. Dorastaliśmy razem. Un lugar muy especial en esta casa. Ufam ci. Tienes toda mi confianza.
¿Cómo crees que te voy a hacer un lado? Nie możesz mnie zostawić. No te sientas menos. Tú aquí para todos nosotros eres muy... Jesteś dla mnie bardzo ważny. Sí, carajo. Ya ponte a trabajar. Diego, do roboty. Tienes una llamada telefónica. Telefon do ciebie. ¿Quién es? To. Es Daniela. Dice Daniela. Mówi, że to ważne. Diego, es que no me estás entendiendo. Dice que si no le... Jeśli nie odbierzesz, przyjedzie tu osobiście. Ándale. Ya quedamos, Aurelio. Wszystko już wiesz. A ver, Daniela, ¿qué me vas a decir? O co chodzi? No, no, mira, ya cállate, cállate. Ya nic nie mów. Lo que no entiendo es cómo te dejaste. Jak mogłaś jej uwierzyć? Ese cuento del cambio de habitaciones. Zamiana pokoi. Absurdo que se pudieron haber inventado. Ay, está bien. Está bien, ya. No tiene caso seguir alegando. Nie denerwuj się. Y sí, tienes razón. Si masz rację. Najlepiej będzie, jeśli o niej zapomnisz. Eso es precisamente lo que pienso hacer. Właśnie tego chcę. ¿Sabes por qué? Porque me estoy... Doprowadziła mnie do szaleństwa. Mira, nie przesadzaj. Te lo juro, Daniela. Przysięgam. Prefiero que el licenciado San se quede con ella. Niech ją sobie weźmie szef. Por favor, yo no le importo para nada. Nie zależy jej na mnie. Mira, dile que si está preocupada. Jeśli chce, por quedar bien con sus visitantes. Niech tu sprowadzi gości. Aquí va a estar Jeremy para que Jeremy ich przyjmie. Ya no quiero hablar. Porozmawiamy w domu. No, espérate. Poczekaj. Cálmate y piensa bien lo que vas a hacer. Zastanów się. Hasta acá puedo escuchar que andas como león enjaulado. Jesteś wściekły. No seas tonto. Mira, si yo no hubiera visto todo lo que has sufrido por ella, ile wycierpiałeś i jak ci zależy na Palomie. Yo soy el que no le importa a ella. Ale jej na mnie nie. Qué tonto eres, viejo. Głupi jesteś. Mira, hoy es su cumpleaños. Ma dzisiaj urodziny. Mówiła mi o serenadzie. No, espérate. Oye, con tu berrinche le estás dando todo. Masz szansę okazać jej miłość. Quédate en la hacienda. Przyjmij ją z honorami. Déjale su cumpleaños. No. Eso es demasiado para mí. Nie dam rady. Prefiero pensar que la perdí. Wolę uznać, że to koniec. La perdí hace mucho. Już dawno ją straciłem. Nos vemos en México. Muchas felicidades, mija. Te mando wszystkiego najlepszego, córeczko. Całuję cię mocno. Mamita, no sabes cuánto me gustaría que estuvieras. Chciałabym, żebyś była ze mną. A, pero regresando, mija, te voy a hacer tu fiesta. Urządzę ci przyjęcie, kiedy wrócisz. Mam już prezent. Mi mejor regalo es que estés bien y tranquila. Ty jesteś moim prezentem. Bueno, te llamo la noche. Zadzwonię wieczorem. Oye, que la Virgen te acompañe, que te cuide, que te mande con bien. Uważaj na siebie. Te mando otro papacho de feliz cumpleaños, mija. Całuję. Cuídate mucho, mami, te quiero. Kocham cię, mamo. Sí, te hablo la noche. Bueno, bye. Ay, Dios mío. ¿Quién? ¿Kto tam? Mariano. Hola, buenos días. Dzień dobry. Buenos días, licenciado. Dzień dobry. Bueno, yo ya estoy lista, Jestem gotowa. Gracias por la flor, por el... Dziękuję za kwiat, por el café. Za kawę. De verdad, se me compuso la mañana. Poprawił mi pan nastrój. Me alegro mucho, Paloma. Cieszę się. Para eso era, para verla contenta. Chcę widzieć pani uśmiech. Sí, hace rato hablé con Daniela. Rozmawiałam z Danielą, siostrą Diego. Obiecała, że z nim pomówi, żeby nie odwołał naszej wizyty. Muy bien. Dobrze. ¿Lo va a guardar? Chowa to pani? Sí, es que... Ja... Bueno, yo... Pues pensaba... No, no, está bien, está bien. W porządku, pytam z ciekawości. Pues era pura curiosidad, ¿no? Nie musi pani tego zakładać. Es lo que pasa es que pensaba ponérmelo después, pero... Chciałam, ale później. Pero pues no lo pongo de una vez, ¿no? Ale zrobię to teraz. ¿Me permite? ¿Można? Sí. Está bien. Ay, ya está. A ver. Ay. ¿Ahí está? Sí. Buenos días. Dzień dobry. Uy, qué pena. Qué pena. Przeszkadzam. Sabe que no habían terminado. Dopiero się państwo ubrali. Wersja
Wersja polska TVN. Tekst Olga Krysiak. Czytał Mirosław Otta. Pero empecé a necesitar.